O tytuł najstarszej wsi na Dolnym Śląsku, a być może nawet w całej Polsce, walczy malutkie Grodziszcze o imponującej prawie tysiącletniej historii. Na tej zamierzchłej historii mieszkańcy wsi chcą zbić całkiem współczesny majątek i liczą tutaj przede wszystkim na turystów. To wieś Grodziszcze, a za mną największa duma mieszkańców – tysiąc lat historii. W tym miejscu na niewielkim wzniesieniu zbudowano gród obronny, który istniał prawdopodobnie od IX do XIII wieku. U stóp grodu leży Grodziszcze. Jego mieszkańcy dopiero ostatnio, podczas konkursu na najpiękniejszą wieś, dowiedzieli się, jak wiekowa jest ich miejscowość. Podczas wizyty takiej nie studyjnej, tylko komisji konkursowej, profesor Jan Kęsik, pierwsze słowa, które skierował do nas podczas tej wizyty, to dlaczego wjeżdżając do Grodziszcza nie ma witaczy, że witamy w najstarszej wsi na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy postawili tablicę i zaczęli szukać sposobów, jak na historii zarobić. Może handel, może turystyka. Ludzie nas zaczną, nie wiem, zauważać, że zaczną do nas przyjeżdżać, że, nie wiem, stworzymy jakieś tam miejsca, powiedzmy, noclegowe, gdzieś, gdzie mogą się ludzie zatrzymać. Prowadzone przez archeologów prace wykopaliskowe rozbudziły wyobraźnię mieszkańców. Każdy myślał właśnie, co tam mogą być za skarby, czy coś znajdą. Kasztelański gród leży pod gruntem rolniczej spółdzielni produkcyjnej Zgoda, gdzie zabytkowe jest wszystko. Od folwarku po mieszkania spółdzielców. My wiemy, to jest bardzo zabytkowe i kto tutaj w ogóle przebywał, no historyczne. I wojska napoleońskie tutaj przechodziły No z tego co wiem, to jeszcze, kurczę, car pierwszy tutaj nocował w tym naszym obiekcie. Naukowcy nie potwierdzili jednak najważniejszego, że Grodziszcze jest najstarszą wsią w regionie, a może nawet w kraju. Pod ziemią kryje się wiele skarbów. Może jeszcze będziemy mieli okazję znaleźć, bo jeszcze planujemy tam wrócić do Grodziszcza, między innymi właśnie po to, żeby rozwikłać tą kwestię. Mieszkańcy Grodziszcza czekają na ostateczny dowód, ale już teraz przekonani są, że dostali historyczną szansę od losu.